Pierwszy Radomianin przyszedł na świat 1 stycznia o godzinie 4:55. Julian jest drugim dzieckiem Eweliny i Łukasza. Na świat przyszedł przed planowanym terminem. Niespodziewanie, że tak powiem, zaskoczeniem dla nas, dla całej rodziny było, że Juluś przyszedł na świat 1 stycznia, gdzie no, troszeczkę się pospieszył, że tak powiem. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni, najbardziej chyba jego starszy brat, który ma 13 lat, bo po 13 latach drugie dziecko. Antoni już nie może się doczekać, jak zobaczy Julka. Z upominkami do pierwszego Radomianina przyszła wiceprezydent Marta Michalska-Wilk. Ogromne podziękowania i ukłony dla personelu medycznego, bo widać, jak ogromnie stanęli na wysokości zadania i dzisiaj możemy cieszyć się z tego, że Julek jest z nami na świecie, jest wcześniakiem. Życzymy mu przede wszystkim, żeby jak najszybciej był już w ramionach i w objęciach swoich rodziców. Doktor Leszek Gmyrek, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego, mówi, że radomianki ufają personelowi Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Naszą intencją było to, żeby pacjentkom zaufały, pacjentki z Radomia, żeby przestały jeździć do innych miast, żeby stworzyć im tutaj optymalne warunki do rodzenia. Wydaje się, że udało się nam, ponieważ ilość porodów w naszym szpitalu znacznie przyrosła. Można powiedzieć, że uległa podwojeniu w stosunku do poprzednich lat. W ubiegłym roku w szpitalu na Józefowie odbyły się 1352 porody. W porównaniu do poprzedniego roku to prawie dwukrotny wzrost. Rzeczywiście jesteśmy jednym chyba z wyjątkowych oddziałów w Polsce, które notują tak wysoką zwyżkę porodów podczas takiego bardzo istotnego niżu demograficznego. Atutem placówki jest, że od ponad roku na Józefowie pacjentki mogą korzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego, co znacznie podnosi komfort rodzenia.